Dziękuję. Proszę usiąść. Proszę o zabranie głosu pana Marka Granika, kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w jakże gościnnych progach drugiego Liceum Ogólnokształcącego imieniem Mikołaja Kopernika we Wrocławku. Dziękujemy Pani Dyrektor za tę gościnę. Szanowni Państwo, na dzisiejszej uroczystości będziemy wyróżniać uczniów najlepszych z najlepszych. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, których kształcenie kończy uzyskaniem się świadectwa dojrzałości i którzy decyzją Prezesa Rady Ministrów otrzymali stypendium, które będzie wypłacane w ciągu tego roku szkolnego. Witam serdecznie głównych bohaterów dzisiejszego spotkania, uczniów. Witam nie mniej serdecznie tych, którzy przysłużyli się niewątpliwie do tego sukcesu, Państwa dyrektorów. A że ważna to jest ta nasza dzisiejsza uroczystość, świadczy o tym fakt, że mamy wśród nas przedstawicieli również władz państwowych. Witam serdecznie Panią Dorotę Dzięki-Jalewską, dyrektora delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Witam serdecznie. Jest z nami w imieniu Pani dr Joanny Borowiak, posła na Sejm Rzeczpospolitej, asystent posła Pani Magdalena Wojnacka. Witam Panią. Uroczystość by nie mogła być przeprowadzona, gdyby nie moje ramię, nie powiem zbrojne, ale ramię, na którym mogę się oprzeć tutaj we Wrocławku, to sobie Pani Wicekurator Małgorzaty Opolskiej. Bardzo serdecznie dziękuję za Pani Małgorzata. Pani Małgorzata Kowalczyk-Przybytek, dyrektor delegatury Kujawsko-Pomorskiego. Bardzo dziękuję za pomoc i za obecność na tej dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, na początku nie mogę zapomnieć o tym, że Pan Prezes Rady Ministrów osobiście prosił, by przekazać Państwu serdeczne życzenia, gratulacje dla wszystkich nagrodzonych, co niniejszym czynie. Jest to przypuszczalnie jedno z tych przyjemniejszych obowiązków Prezesa Rady Ministrów, kiedy podpisuje dyplomy dla stypendystów właśnie Prezesa Rady Ministrów. Szanowni Państwo, tych nagród, tych dyplomów by nie było, gdyby chyba nie spełnianie tego mocna, które za mną wisi teraz na miasta. Faktycznie, żeby dojść do gwiazd, często trzeba pokonywać trudy. Te ciernie towarzyszą naszej pracy niewątpliwie przez całe nasze życie. Trzeba umieć, jak przejść przez to życie, po pierwsze, nie tylko krzywdy, nie czyniąc drugiemu, ale jak najwięcej czyniąc dobrego. Ktoś powiedział, że życie ludzkie to jest... A jeśli masz w sercu trochę miejsca, pozwól mi już iść na chwilę wpaść i zamieszkać na ten, jeśli ktoś tam by, nie bój się zmian, razem z tobą chcę od nowa kraść ten świat z najlepszych chwil, z nieba spadać wiek.
Czy my nie spotkamy?